Hej, cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Nie mógł, że o tym nie wiesz. W moich planach już jest to, że od razu definitywnie ruszamy do Jarkendaru i bez żadnych mi tutaj wątpliwości ruszam. Ruszam pełną drogą po przeznaczenie. Nie wiem, jak mi to wypali w Jarkendarze, ale tam w większej prawdopodobności uzyskam czarną perłę. Jak twoja dupa. Dobra, już tego Watrasa po raz ostatni słyszeliście przez kilkanaście albo kilkadziesiąt odcinków. Tak czy siak, od tej chwili wypieprzamy z Korinis i idziemy w stronę Jarkendaru. Jeszcze raz mam to przeslibować. Jarkendaru. No, dziękuję. A teraz możemy iść. To, kto mi tutaj świstkuje, kurde? Papierkiem. Ja się nie dam na... No co się dzieje z tym monitorem? Ja czasami mam takie wrażenie, że przy nagraniach tak mi dziwnie miga monitor. Ja nie wiem, co z nim jest nie tak. Ale jeszcze musi podziałać z kilka lat, bo inaczej będzie masakra. A monitor to jest podstawa. Dobra, jump! Super. Mnie się kola akurat skończyła po tej fifie, to sobie zaraz odpalę wodę gazowaną. Jebut. A pięknie, tepnął się niczym, kurde, szaman z lujem na czole. Pięknie. Okej. Jak coś, to FIFA będzie wieczorem, bo nie chcę spamować wam tą FIFą. Chociaż i tak FIFA teraz będzie codziennie, więc nie macie wyjścia. 3, 2, 1, idziemy. O! Kurde, jak to fajnie wygląda. Dolina starożytnych. Fajnie to wygląda, zaraz zobaczymy, co to będzie. Od razu zaczynamy z Jarkendarem. Dobra, i co my tu mamy? No proszę, dobra, czyli nic się nie zmieniło do tej pory. Wszystko jest jak jest. Tu się mogę rozejrzeć, coś znaleźć. O, tu coś leży. Menzureczka, sztab, jakieś kurde monety ktoś porozsypywał. I od tej chwili tutaj możemy robić czysty exploring i grać do upadłego. Węgielek, jakieś złoto widzę. No ktoś porozsypywał, kurde, nie uważał. No i pff, tak się jego hajsy skończyły. Na dwóch sztukach złota. Okej, już wróciłem. Ach, tak, musiałem pewne sprawy szybko załatwić. O, szybko, czyli jakieś 10 minut mam w plecy. No kto mi jakieś SMS-y wysyła? A idźcie w pizdziec, Forfan TV. Nie będziecie mnie tu kusić SMS-ami. Dobra, tu coś można poczytać, ale my nie mamy pojęcia. Aha, to tylko jest interakcja, nic więcej. No to zabawnie się szykuje, zabawnie. I mam wrażenie, że tutaj może być naprawdę ostro. Jakiś sierp, to jacyś farmerzy musieli być. Kurde. Jacyś farmerzy sprzed setek lat. Jak nie tysięcy. Ale no, kto go wie. Tu mamy dwóch potężnych, maszkarownych, kamiennych strażników. I czy oni nas zauważą? Ach, tego to nie wiemy. No chyba, że jak się przekradniemy, to możemy mieć większe szanse na przeżycie. Jak nas nie zauważą, rzecz jasna. Tu mamy piedestał i kamienny teleport. Tylko coś się musi zasilać. Ale to jest chyba raczej wiadome, no bo to potrzeba kamienia ogniskującego, tak jak to było w przypadku jedynki, gdzie trzeba było po prostu je znaleźć i je położyć tam na piedestałach, aby po prostu odpalić barierę. Chociaż to jeszcze nie starczyło, bo trzeba było wykorzystać moc z kopca rudy, żeby tą barierę całkowicie zniszczyć. Dobra, tu na tym piedestale coś musi być, więc zakładam, że tu nic nie ma, no właśnie. Ale tu jeszcze możemy zlutować. A z tymi deklami to ja nie mam zamiaru się siłować, bo ja... To są straszni przeciwnicy. Lepiej z nimi nie stawać do walki, bo od razu niepowodzenie i dead. Dobra, myślę, że to już chyba wszystko.
Teraz tylko fajnie by było jakoś się przemknąć przez nich, tak żeby po prostu nas nie wykryli. No i po prostu zacząć działać, no. A co my mamy do wyboru? Na pewno będzie rozmowa z magami, więc trochę to czasu nam zabierze, ale posłuchajcie sobie, może coś jeszcze po ruskiemu pogaworują. No nie wiem, no. Pewnie powiedzą gaworisz po ruskie, no i coś tam pewnie dalej będą klekocić po rusku, ale wyrąbane. Idziemy stąd. Może lepiej jakbyśmy to już tak zrobili, no przecież oni stąd nas nie widzą, przecież to są półślepcy. Widzą nas tylko z odległości pół metra, no i to tyle by było. O, tu jakaś potka leży, nie. Tego nie warto omijać. W takich rzeczach różne rzeczy się tu mogą znajdować. I tu trzeba mieć też dobre oko na takie rzeczy, na takie skrytki, ciasne, wąskie miejsca, gdzie możecie znaleźć pizdu ciekawych rzeczy. Dzięki Adanosowi. Nareszcie jesteś. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Co? Skąd się tu wzięliście? Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Jesteśmy tu już od kilku dni. Kilku dni? Kiedy nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No dobrze. W końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Tak, praca sprzątacza. Dobra, to jakie zadanie? Wyczyścić kruka, to wiem. Ale jakie jeszcze? No co, posprzątać chatę Grega? Nie. Na to się nie pisze. Daj jakąś inną pracę, pan. Co działo się w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Jednak z jakiegoś powodu ich cywilizacja została zniszczona. Możemy się jedynie domyślać dlaczego. A, to pewnie sprawka tego szurniętego kruka magnata byłego. A, i jebać go. Kiedyś się go zniszczy. Co się dzieje z krukiem? W liście kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią, a to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni. Musimy powstrzymać kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. Przecież on nawet nie potrafi spalić jajka w kuchni. To co ty gadasz o jakimś bezczeszczeniu świątyni, człowieku? Ty się weź, kurde, palnij za czoło i kurde myśl. Co za jebaniec czarny. Kurde, trochę podobny do Eto. Nie, Eto jest ciemniejszy. Taki do Staridża bym powiedział już bardziej. Podobny ten Saturas. Ale tylko szkoda, że taki gruby pedzio z niego. Co kruk chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt związany z Adanosem i Beliarem. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. No, a ja mam dobre zamiary, tak? Tak. Zobaczymy, jak kruk będzie, kurde, błagał o litość, klękając przed moją zbroją i mieczem. Zobaczymy jeszcze. Kruk jest byłym magnatem, a chyba nie był magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, musimy zapobiec złu. A ja muszę iść się wystać, wiesz? Ale nagrywam, hech. Twój pech. Dobra, Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną cywilizację. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć, jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości. A teraz musisz coś dla nas zrobić. Co ciekawe, chcesz patelnią w łeb? Okej, mogę, możesz mi zapłacić jeszcze za to, jak chcesz. Ale dobra, człowieku, poważną pracę proszę mi tu dać. Właśnie. O co chodzi? Musisz znaleźć kruka i powstrzymać go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Mam go zabić?
Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak. W imię Adanosa. Zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych, które zdołasz znaleźć, i przynieś je do nas. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. Wiem, że to niełatwe zadanie. Zrozum, to twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. No tak. Jak kurde 5 lat temu patrzyłeś, jak ja ci kradłem moc z kopcy Roda, gdzie ci tam nasrali ci krety, no to się nie dziwię, że teraz twoje zdanie się zmieniło na nie. Kurde, jak mam talent, stak na nie. No, trzeba być naprawdę, kurde, tym transporterem czasu, kurde, który się przemieszcza w czasie i przestrzeni, kurde. Oj, ja bym się tak nie bawił, czarny stary Dżu. I jeszcze ci oddam, spokojnie. Tylko oczywiście w golach, a nie w kopniakach. Dobra, to wiesz co? A jakieś jeszcze pytanie właśnie. Odkryłeś jakieś ślady zaginionych ludzi? Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. Wygląda na to, że pochodził z Korinis. Powinieneś zobaczyć ciało. A William to pewnie... To pewnie to czarne, małe czarne działo JP tam leży i kurde błaga o reanimację. Okej, ja wszystko rozumiem, ale no nie wiem, czy on jest czarny, czy biały, czy żółty, czy czerwony. No, zobaczymy, no przebadamy jego ciało, zrobimy sekcję zwłoki, wybadamy jego biedne cielsko. No ale był takim zacnym marynarzopiłkarzem, ale no jego życie się w tym gotiku skończyło najprawdopodobniej. W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Co? Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego członka wodnego kręgu. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, kto nie wygląda jak oni. Załatw sobie ich zbroję. Będziesz mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że cię zaatakują. A jak ich wszystkich zabije, to też będzie jakaś nagroda? Bo wiesz, zadupić by ich warto było, no. O, jeszcze jest cholerę pytań. O, lagi. Тебе что-нибудь известно? О, нет, русские! В древних записях говорится, что эти создания, они очень сильны и даже... Однако, как нам удалось понять? Что это за... Я не знаю. Но, возможно, тебе стоит поискать ответ на этот вопрос. Fajnie, jakaś broń. O, tego nie było. Powiem wam szczerze. Tutaj wielkie gratki. Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Aha. Chyba nie zaszedł daleko. Super, cieszę się. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie jest obóz piratów. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Może udać się znaleźć u nich jakąś pomoc. Raczej tak, bo skoro z Gregusiem dałem radę i ze Skipusiem, to raczej zresztą piratków nie powinno być problemu. A ten pewnie jakieś pornole ogląda na tym papierku. Założę się. No co migasz w monitorze? Kurde, wkurzać mnie to zaczyna. Dobra, właśnie, jeszcze jeśli jakieś pewnie pytanie. Jeśli chodzi o Kruka... Przynosisz jakieś wieści? Nie tym razem. Nie. Dam ci radę. Dobrze, super, przecież ja bym nie zekceważył takiego idioty renegata jak Kruk. Spokojnie, panie. Jeśli chodzi o relikty, wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienie. Aha, tam czyli musi to nie być. To. Zobaczymy. Dobrze. Dobra, jak coś od dzisiaj jesteś dla mnie Staridżem i żeby niech było jasne. Chroni... A... Dobra, Kabanos, rozumiem, wasz bóg tych kiełbasek, spoko. Takich wodnistych kiełbasek, takie oblane wodnym tłuszczem. A właśnie, save'a zrobię, bo bym kurde na śmierć zapomniał. Tyle mi się pożartowało, że już bym o save'ach zapomniał. Dobra. What the fuck? A co to kurde za jakieś błyskawice? Jakiś bożek... Burzy się wkurzył na mnie? Czy co? Gdzie ten oczytany pornografią Kronos? O chyba ty. Z ryja tak wygląda.
Cieszę się, że cię widzę. Tak, ja też się cieszę. Obawialiśmy się najgorszego. Odsuń się ode mnie. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Prawie Jozin z Bazim wysrał te stworzenia z bagna i teraz, kurde, pętają się jak jakieś, kurde, niedorozwinięte pajace. Dobra, to może tak, handel, to jest raz. Bo ty tutaj masz dobre rarytaski. I wiesz co, wydałbym te hajsy, czyli 400. A w pizdu wydam te kasy, ale przynajmniej będę miał na mikstury many. Pełnia many, super, też się cieszę. Eliksir wytrzymałości. Trochę kasy mi się tutaj co nieco wydało. A to przeklęte gówno wydam, czy sprzedam. To w sumie chyba też powinienem sprzedać. No nie wiem, jak to z tym będzie, ale raczej jak dla mnie to pika wystarczy w zupełności. No to z tym to mam problem, bo kurde, nie mogę ni to tego założyć, nic użyć. No kapa życia. Tu bełty mi się nie przydadzą, w ogóle z kuszy nie będę korzystał. Tu mam jakieś pierścionki, kurde, od żonki i kurde, teraz problem, którą sprzedać, bo jedna jest biała, druga ruda, trzecia taka straczko-buraczkowa. No i właśnie teraz wybór, który sprzedaje tego jubilera. Nie wyglądasz na jubilera, bardziej na tego pedałka. To jest ta muszelka szczęścia, która niby... może coś w niej będzie. Otworzyłbym ją teraz. Ale tylko coś sprzedaję. I na co mi tyle patelni? To jest po prostu patola. Kurde, cztery patelnie. Chyba po to, żeby, kurde... Nie wiem, przywalić komuś. Smolę zostawiamy. No i dalej to serce Luciana. No sprzedałbym, ale wtedy bym misji nie wykonał. Tu mamy jakieś krwawe pucharki. Tu żubaczka jedna na sprzedaż. Kości szkieletu również idą na sprzedaż, to też. To zostawiam. Węgielek się przyda jak najbardziej. To jakieś srebrne gówno. No, to zostawię, bo dla was watraska, jak wrócę z Korinis, to z Jarkendaru, to wtedy się to... A to są wodne gówna. To są wodne gówna i nie polecam tego. O, przyzwanie błotnika. Te, dobre by to było, powiem wam szczerze. Znaczy błotnika, błotniaka, kurde, co, ale mi się podupiło. Ty, z tego by się runę zrobiło. A wezmę ten zwój, wyrąbane. A reszta to pewnie jakieś gówna, zakładam. No, reszta to jakieś gówna. W pizdu. Śnieżnego stada, a to już mam ten zwój i też go nie raczę sprzedawać, bo mogę z tego zrobić jakąś ciekawą runkę. Tu mamy lodową lancę. No nie wiem, magia wody jest podobno słaba. Tak przynajmniej mi kilka osób mówiło. Ale czy to jest prawda, czy to kłamstwo, to ja nie wiem. Dobra, no, troszeczkę wydaliśmy, troszeczkę sprzedaliśmy. Handel skończony, tak czy siak. Ja w ogóle stoper włączyłem. Aha, no zajebiście, nie wiem ile nagrywam. To jest teraz najgorsze, że kurde. Ale to chyba będzie z jakieś już 15 minut. Max 20, nie wiem. Zobaczymy. Jakieś wieści na temat kamiennych strażników? Udało nam się kilku zniszczyć. Stoją, jakby byli słupami soli, ale pozory mylą. Gdy tylko się zbliżysz, ruszą do ataku. Nie ma wątpliwości, że źródło ich mocy musi znajdować się gdzieś w okolicy. Tutaj są ładne chmury, powiem wam szczerze, i tu nawet lepiej jest niż w Korinis. Jeszcze z tym nie gadałem. A to ten, no to hej, cieszy mnie, że dotarłeś tu bezpiecznie. Mhm. Jak to się stało, że przybyłeś tu przede mną? Podróżowaliśmy przez dziwny wymiar. Kto wie, w jaką odnogę zboczyłeś. No i? Czy będę mógł jeszcze skorzystać z portalu? Dotarliśmy dokładnie na miejsce. Najwyraźniej działa bardzo dobrze. Poinformuję cię, jeśli będę podejrzewać, że może być inaczej. To będziesz prowadził z tyłu i do tyłu raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy i kurde co. No i za chwilę zepsujesz portal jak kibel w łazience. Będziesz tak klikał, spamował tym guzikiem i też zepsujesz kibel.
Tylko pamiętaj, to jest portal z jednego świata do drugiego, więc jak mi zepsujesz, to kurde, kibel ci zabiorę. Dobra, co robiłeś do tej pory? Tutaj bez komentarza, tu bym już zamilknął w końcu w tym wszystkim, bo to jest w ogóle bez skojarzeń. Co robiłeś do tej pory? Badam historię budowniczych i próbuję zrozumieć, dlaczego zamknęli portal. Wygląda na to, że usiłowali ukryć miasto przed resztą świata. Wiele lat temu działy się tu straszne rzeczy. Zostali opętani przez jakąś potworną moc. Jeśli wierzyć ich zapiskom, przed zagładą miasta miała tu miejsce straszna wojna domowa. Drogi stanęły w płomieniach, a w końcu niszcząca powódź przypieczętowała los budowniczych. Ci, którym udało się przeżyć to piekło, odcięli tę część wyspy w nadziei, że uda im się powstrzymać chaos. A to chyba w grze takie są dziwne przymigawki tego monitoru. Ja nie wiem, kurde. Właśnie. Powiedziałeś, że nadeszła powódź? Pojawił się przed nimi sam Adanos, chcąc położyć kres ich szaleństwu. Zrównał miasto z ziemią. Tak, tak, kurde, kibel z wodą. No co, musiał się Bożek wysikać, musiał troszeczkę tych litrów nalać na ten świat, no żeby jakieś roślinki, chociaż jakby te, które widzicie pomiędzy Bezim a Nefariusem, no musiał je podlać, żeby kurde one urosły i żyły swoim życiem, no. No to co się nie dziwić, że coś kosztem czegoś, no roślinki podlane, ale ludzie zalani, no i kurde taka robota jest, no dobra, bo jeszcze mi się coś nasunie na głowę i uznacie, że mnie kurde świr bierze. Dobra, właśnie, czemu? Właśnie. Czemu budowniczowie oszaleli? Jeden spośród nich oddał się złu. Był to wielki dowódca o imieniu Quahodron. Aha. Powróciwszy do domu po zwycięskiej bitwie za murami miasta, przywiódł ze sobą samo zło. Wszyscy jego towarzysze w krótkim czasie popadli w szaleństwo i zaczęli walczyć ze zwykłymi ludźmi. Rozpoczęła się wojna domowa i wszystko zostało zniszczone. A no cóż, Lord Voldemort przyszedł, no i powiedział abracadabra, no i wszyscy się zaczęli zabijać na super, po prostu, no, żyć, nie kochać. A my, głupcy, ponownie otworzyliśmy portal. Mnie się to też nie podoba, ale jaki mieliśmy wybór? Jeśli nie powstrzymamy tego, co tu się dzieje, Corinis może spotkać ten sam los, który dotknął mieszkańców tego pradawnego miasta. O, ktoś się chyba wysrał, że aż takie trzęsienie ziemi buchnęło. Oj, to musiał być taki bąk świata, że aż został zapisany w rekordach Guinnessa. No po prostu... Ach. Ale jeszcze nie czuć tego smrodu, na szczęście. Jak myślisz, co tu znajdziemy? Mogę się tylko domyślać. Lepiej porozmawiaj z Saturasem. A co on mi Staricz powie? Pomysł. Powie mi, żebym minął 10 piłkarzy dryblelem i kurde z armaty 300 na godzinę strzelić gola. Nie, 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 nie. Z takim napastnikiem nie będę rozmawiał. Napastnikiem, magiem. O nie, nie, nie. To już dodatkowe cierpienie dla mnie. Plus 100 do cierpienia. Przy takim czarnu. To ewidentna czerwona kartka. Sorry, za bardzo się w tą FIFA wczułem. Wiem, przesadzam. Nefarius opowiedział mi o Krakowie. Oj, 200 ekspa, miło. Przekazy głoszą, że Adanos zstąpił z nieba, aby ukarać niewierzących i wygnać ich do królestwa umarłych. W świętym gniewie kazał falom morskim zalać budowniczych tego miasta i zmyć ich z powierzchni. Bagno na wschodzie jest pozostałością po tych wydarzeniach. Tej, no skoro ja jestem niewierny, to chyba mnie zaleje. Zrobi takie Adanos plask, zaleje mnie litrami wody i kurde wyśle mnie tam, gdzie są te pomioty szatany i te sprawy. Oj, dobra. Ciekawa historia, ale jest nierealna. No niestety, takie realia. Znaczy oczywiście, kto co tam wierzy oczywiście. Ja tutaj nie naruszam czyichś zasad wiary. Właśnie, ale dlaczego Adanos tak się rozgniewał? Co, dostał karę? Świątynia w tym mieście była kiedyś wielkim, jasnym budynkiem. Wszyscy ją podziwiali i modlili się do naszego boga Adanosa. Radames, syn dowódcy Quahodrona, zbezcześcił świątynię.
Jeden po drugim budowniczowie schodzili na ścieżkę zła. Adanos nie mógł im wybaczyć i kraj został dotknięty jego zemstą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powstrzymali Kruka. Ma zamiar dostać się do świątyni. No to my mu przeszkodzimy, spokojnie, panie. Kwestia czasu i... w pizdu pójdzie, sorki. Niech cię chroni... Dobra, Kabanos. O, ten chyba biegnie po Kabanosy, bo mu już zabrakło chyba. Za mało zjadł dzisiaj. Dobra. Tak, tutaj widzę, że krzaki rośnie do tam bagna. Tam jakieś ruiny i te góry, no to pewnie kotliny i pirackie klimaty. Tutaj widzę, że sami magowie się opieprzają. Czekaj, z Merdarionem chyba nie rozmawiałem. Jak leci? Co słychać? Słyszysz? Dziwne, prawda? No. Kamienie teleportacyjne nie działają, ale wciąż słychać szum. Może. Choć nie są aktywne, to drzemie w nich uśpiona energia. Ciekawe. Jak myślisz, co może być potrzebne do ich uaktywnienia? Mam pewne podejrzenia. Potrzebuję tylko dowodu na poparcie mojej teorii. Kilka dni temu miałem wrażenie, że gdzieś już widziałem obiekty w podobnym stylu. Podejrzewam, że chcąc je ponownie uruchomić, należałoby w nie wtłoczyć ogromne ilości magicznej energii. A co to może być? Co może zawierać dość energii? Przychodzi mi na myśl tylko jedno. Myślę o jednym z pięciu kamieni ogniskujących, których użyto do stworzenia magicznej bariery w Górniczej Dolinie. Z tego co wiem, miałeś je dla nas zdobyć jakiś czas temu. Tak, pamiętam. A no tak, mnie się podupiło, bo ja powiedziałem, że ten, zdobyć te kamienie ogniskujące, aby zniszczyć barierę. Ale mi się zdupiła historia. Tak naprawdę to mieliśmy je zdobyć dla magów wody, aby wykorzystać ich energię na zniszczenie bariery. No właśnie, ale mi się zdupiła historia. A to wszystko przez to, że zachciało mi się żartować. Dobra. Shut the fuck up, bezmienny i teraz powaga, bo widzę, że żartowanie nam nie idzie w sukurs. Dobra, a teraz te kamienie ogniskujące. Gdzie są teraz kamienie ogniskujące? Zostały mi przekazane. Mam się nimi opiekować, aż znajdziemy dla nich inne zastosowanie. Wygląda na to, że ten czas właśnie nastał. Miło. Mówiłeś, że potrzebujesz dowodów na poparcie twych domysłów. Trzeba włożyć kamień ogniskujący do kamienia teleportacyjnego, ale nie wiem, w którym miejscu. Wiesz, tam między tym a tym, czyli ja ci nie będę mówić gdzie, bo to będzie obraźliwe. No, dobra. Gdzie przedtem widziałeś takie kamienie teleportacyjne? Przecież ty też byłeś w kolonii karnej. Te kamienie nie wydawały ci się dziwne? Jestem pewien, że można je tu wciąż znaleźć. Co zasila kamienie teleportacyjne? Budowniczowie byli bardzo wysoko rozwiniętym społeczeństwem. Jak nie nasze korzystali z magii w sposób, jakiego nigdy przedtem nie widzieliśmy. Stworzono sieć kamieni teleportacyjnych, aby umożliwić budowniczym szybkie przemieszczanie się po mieście. Kamienie w tym miejscu wyglądają na centralny punkt nawigacyjny. Takie jakby współczesne GPS. O, spoko. Nie ma sprawy. Dość już słyszałem. Dobra, teraz dawaj mi te kamienie, bo chcę je. Daj mi kamień wziąć. Ogniskujący. Zobaczę, czy uda mi się uruchomić teleporty. No cóż, dobrze. Ale uważaj z nimi. Saturas skróciłby mnie o głowę, gdybyśmy je stracili. No wow, jakbym nie wiedział. O, tu się już nocka robi. Godzina 20. No. Dobra, widzieliśmy już jeden piedestał. Możemy to teraz wykorzystać bezpośrednio do odpalenia kamienia teleportacyjnego. I oczywiście to wykorzystanie będzie wpływowe. O, proszę, i widzicie, moje oko dzisiaj rozczarowało mnie, bo nie zauważyłem. Ty, no skąd się te szczurki wzięły? Dobra. Szczurów nie widziałem jeszcze tutaj. Ty, no panie, czekaj, ale no miałeś wyjąć runę, kurde. O, jakoś sięgnął.
Czekaj, no ale... Skoro dają mi 15 expa, to chyba ja równie dobrze mogę wykończyć z pałki, no bez jaj. No ale dużo gryzą, dużo mimo wszystko, takie gówna gryzą. Ale dobra, wyrąbane. Musimy jakoś przeżyć z tymi 15 fiolkami z maną, bo inaczej będzie kapowo. Trzeba rozsądnie wykorzystywać. Teraz się przekradamy przez te dziadostwa kamienne. Użyjemy piedestału i ewentualnie jeżeli się obudzą, to szybko się tepamy. Wiecie, musi być ten element zaskoczenia. To co się patrzysz, kurde? Matki żeś w życiu nie widział na oczy. Lol, ten grzyb mu się między dupę wsadził. Nie wiem, co to jest w ogóle. Takie kurde... No nie wiem, ja zawsze takie kurde... gówna kojarzyłem z grzybami. No nie wiem dlaczego. Takie mam śmieszne schizy skojarzenia. Dobra, a teraz odpalamy to ekstra cudo, które żeśmy wykorzystywali w jedynce. O kurwa! Tej no, uciekaj pan, uciekaj pan! O w pizdu. Kurde, przecież ja już bym zginął tam. Dobra, czyli tu już działa. Tu moc już zabłysnęła. Tu jest Nyxiro jeszcze lepiej. Masz jakieś wieści? Fascynują mnie budowniczowie tych ruin. Szkoda, że ich język jest martwy, tak jak oni. Ich potężne rytuały i przywołania nie były w stanie im pomóc. Przywołania? Budowniczowie byli mocno związani ze światem duchów. Jeśli dobrze rozumiem, uważali, że cały czas pozostają w kontakcie ze swoimi przodkami. Dlatego... Aby otrzymać od nich rady lub przepowiednie, regularnie odprawiali rytuały przywołania. O ile wiem, ożywieńcy nie gadają zbyt wiele. Budowniczowie nie stworzyli bezdusznych ożywieńców, takich jak zombie czy inne plugawe istoty. Duchy są duszami wielkich wojowników, kapłanów i władców. Nie mam wątpliwości, że naprawdę istnieją. Ha, takie zombie teraz se mogę w Warzy wybijać. Hopie, tutaj to będzie pikuś. Jak działały te przywołania? Strażnicy umarłych znali specjalne zaklęcia, którymi starali się przebłagać duchy. Opisy, które tu znalazłem, są w większości bardzo mętne. Nieczęsto znajduję jasne odpowiedzi na swoje pytania. Ha. Jeśli spotkam ducha, dam ci znać. Ten się aż tak, zaśmiał. Koniecznie. No tak, bo to w sumie było śmieszne. Dobra. Ale teraz tak. Do Merdariona, bo to u niego są te kamyczki. Te ogniskujące. Chyba ten odczytaniec. Drugi odczytaniec, no kurde nie mogę. Uaktywniłem jeden z... O, level up! To mi się podoba. Widzę. A więc jednak miałem rację. No wow. Już rozmawiałem o tym z innymi. Chcemy, żebyś uruchomił wszystkie kamienie teleportacyjne. W naszych badaniach bardzo przyda się możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dzielnicami. Oto kolejny kamień ogniskujący. Postaraj się uaktywnić je wszystkie. Zobaczę, co da się zrobić. Spoczy. Dobra, czyli z tą już skończyłem gadkę. A tutaj, to czekaj, to jest Nefarius. Tak, Nefarius, Stafarius. To też z nim nie ma co gadać. Nexir. O, to jeszcze z Riordianem nie gadałem. Tak, trzeba dogadać mu trochę. Spodziewałeś się tego? W żadnym wypadku. Jestem zdumiony wielkością tego miasta. Większość budynków jest przysypana zwałami ziemi i kamieni, ale w całej krainie można znaleźć ruiny, które przetrwały do naszych czasów. Mieszkały tu tysiące ludzi. A teraz mieszkają tylko my i ja. Heh. Co mogę tutaj znaleźć? Na wschodzie, przy wielkim bagnie, znajduje się ogromna forteca.
Z tego co wiemy, jest tam teraz siedziba bandytów. Nie szedłbym tam na twoim miejscu. Mają wiele posterunków i strażników. Lepiej unikaj bagna, aż zdobędziesz więcej doświadczenia. Albo znajdziesz sposób na uniknięcie bandytów. Na zachodzie znaleźliśmy paru piratów. Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że nas zauważyli. Chyba nie przejmują się naszą obecnością. No co, no takie chucherka jak wy, to nic byście nie zrobili tym piratom. Takim piratom. Jak to teraz było z Assassin's Creed 4, tak. Ale to byli ci mocniejsi piraci. To był Kenway, moc piratów, a nie kurde jakiś kapitan pierdzi Greg, kurde, który tylko wyjmuje kordelas i kurde macha nim jak tym spłuczką, no. No bo on tak naprawdę ma spłuczkę zamiast tego kordelasu. No cóż poradzić, no. Właśnie, opowiedz mi więcej o tej okolicy. Co chcesz wiedzieć? A wiesz co, w sumie... O, właśnie, mapa, czy istnieje? Czy istnieje mapa tego regionu? Tak, narysował ją Kronos. O, z pewnością ci ją przekażę. Fajnie, przyda mi się. To pewnie Kronos na plastyce rysował taką mapę, no kurde. No co chwilę to mu się ołówek łamał, no i kurde. Tak był wściekły, że zaczął tak gryźć ten ołówek, że idealnie wygryzł do perfekcji i kurde, nie sprawiało mu to trudności, no tylko chwila. Miał czarne zęby, jak zwęglone gówno. No ale no narysował mapę, no jestem z niego dumny. Dobra, a teraz masz tą mapę, ja to wiem, dobrze jest. O, co mi tam, hajsy wydam, ale mamy mapę. Eliksir umysłu, ciebie tu już pogięło? Ej kurde, ja stąd idę, bo jeszcze mnie czymś zarazisz, czekaj. Walniemy sobie jeszcze jakieś antidotum. Nie chcę tego słuchać. Bo wiecie, u nas i tak jest skurcho zawsze z antidotum. Była taka sama. Na co? Na erekcję? Dobra, ja z wami nie rozmawiam, bo. Przeraża mnie wasz temat. Mnie i tak. Ej, no ten jeden już Lulu poszedł, no kurde, OP, szybcy. Cześć. Są. Dobra, pozwolę, że sobie tutaj wezmę parę rzeczy. To przecież oczywiste. Może pobawię się co nieco alchemią. Mogę tu jakieś miksturki many przygotować. Ekstrakt. Chrysza. O jak miło. O jak miło. A tu już nic nie mogę. Ale jakiś ekstrakt przygotowałem. A tutaj coś mogę. Dobra, pomarzyć tylko mogę. Trochę się alchemią pobawimy. Poczekajmy. Ja już mam chemię z głowy tak naprawdę. Na dwa. Ale mam chemię z głowy tak naprawdę. Więc w rzeczywistości chemia to jest dla mnie czarna magia. Dosłownie tak, to teraz Bezi się bawi fiolką. Kurde, jakiś manganiany, nie manganiany, kurde, masakra. Tego jest specjalne, jakieś specjały można? Chrysza. O, dobrze. Teraz zróbmy trochę tych mikstur wytrzymałości. Przydadzą się one. Chrysza. Myśli, że to takie chrysza. Dobra. Ja bym tylko wiedział, co to znaczy chrysza. Jak ktoś się uczy rosyjskiego, to niech mi to przetłumaczy, bo ja za chwilę nie rozumiem. Jakaś gorzałeczka, nic kurde. Ochlać się nie ochlejemy, no bo musimy być w idealnej kondycji, no. Co pan? A to można? Można. Lol. Dziwne, że jeszcze to możemy. O, potem sprzedam te zjarane gówna. Kurde, tego to chyba mogę w kupę robić. O, tylko trzy. Ale... wyrąbane. A tu jak... o, jakaś rzeczeczka. Czym? Jak to czym? Czym? No głupie lepiej pytanie zadajesz. Jakieś piły, kurde, jakieś gówna leżą tak naprawdę. To te farmerskie przyrządy. Niektóre problemy same się rozwiążą. O, woda święcona, napiję się i będę miał super mocę. I słyszę. Dobra, prześpij ty się, bo już jest taka noc. Moje zdanie już jest... Lulu, o pięknie, dobra, wstałeś. Och, a jak wygodnie. Tej no, ale... Panowie, godzina... Dobra, szósta, to niech jeszcze śpią. Na śniadanie jeszcze będą mieli czas. Dobra. Jak na godzinę szóstą, to jest w cholerę jasno. Ale no cóż poradzić. I wiecie co? Ruszylibyśmy teraz jeszcze... tam do piratów. Bo u nich możemy zdobyć tą... zbroję bandytów i...
Przy okazji coś można by było wybić. No nie wiem, no zobaczymy. O, tam jakiś już piratek. Zrobimy save'a. Dla pewności, żeby nam się nic nie zjarało, nie zdupiło. Bo jak dobrze pamiętam, miałem 39 odcinków z Gothica 2 Noc Kruka. Przy momencie, gdzie miałem już właśnie dojść do Kruka. Niestety, ale tak zajebisty Gothic musiał mi spieprzyć save'y, że aż jeszcze mi grę usunęło. No, patola. Ale no cóż, nadrobiliśmy straty. To teraz może przejdziemy tego Gothica. Miejmy nadzieję. O, pisałeś mi ktoś tam w komentarzu, żebym dużo tych jagódek zbierał, bo z nich mogę potem sporządzić jakieś mikstury, które dodadzą mi plus 10 HP. Nie, coś takiego. Tego muszę mieć chyba w pizdu, żeby takie coś sporządzić. No to trzeba patrzeć na krzaki, bo mogą być tu jakieś różnorakie roślinki. No widzicie, no to coś czuję, że będzie nasze roślinne obranie. Yo! A kim ty właściwie jesteś? Różnisz się od pozostałych. No. Jakich pozostałych? Miałem na myśli wszystkich magów ganiających po ruinach jak kot z pęcherzem. Jesteś z nimi? Samotne szwędanie się po tej okolicy to kiepski pomysł. Kim jesteś? Na pewno o mnie słyszałeś. Nie. Jestem Jack Alligator. Boją się mnie prawie wszyscy. Jesteśmy najstraszliwszymi piratami pływającymi po tych wodach. Pod wodzą kapitana Grega złupiliśmy więcej statków kupieckich, niż jestem w stanie zliczyć. Rozmawiasz z żywą legendą, że się tak wyrażę. No, to co, może jeszcze autograf, sweet focia, selfie, co jeszcze, kurde, może, nie wiem, dziewczyna marzeń, nie. Też czarny jesteś w sumie. Czekaj, do kogo ty jesteś podobny, właśnie. Ciężko stwierdzić. Na pewno nie do Samuelsa Smoły, on to jest w ogóle czarny jak piekło. No kurde, no nie wiem, no. Wy może napiszcie, do kogo jest podobny Jack Alligator, jeżeli chodzi o piłkarzy. Czarnych oczywiście, nie, żeby nie było, że białych. Bo czarny to nie biały, a biały to nie czarny, to wiecie. Dobra, a kojarzysz Kruka? Znasz niejakiego Kruka? Oczywiście, to herszt bandytów ze wschodu. A czego od niego chcesz? Zabić. Chłech. Albo skłamać. Ale zabić. Muszę go zabić. Co ty? Myślisz, że da się dopaść pierwszemu lepszemu awanturnikowi? Nie sądzisz, że to zadanie cię przerasta? Nawet go nie zobaczysz. Jego siepacze rozniosą cię na strzępy, jeśli tylko zbliżysz się do ich obozu. Będzie dobrze, jeśli przejdziesz choćby przez jeden posterunek. Tak wyglądasz, że bandyci najpewniej naszpikują cię strzałami, jak tylko cię zobaczą. Mam lepszy pomysł. Dołącz do nas. Razem wszystko obgadamy. A kiedy też skosztujesz naszego rumu, świat od razu wyda ci się piękniejszy. Nie będę taki jak pan Kenway, że ino chlał tą wódę rum, wody tam nie było. Rum i kurde mu się w głowie podmatwało, że kurde już pomylił płeć kurde swoją. No, ale w dupie to mam, szczerze mówiąc. Dobra. Właśnie, jest mi potrzebny. To w cholerę. Wasz kapitan ma na imię Greg? Tak, to największy pirat, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Myślę, że go znam. Spotkałem się z nim w Korinis. Greg? W Korinis? Niemożliwe. Nasz kapitan wypłynął na morze z częścią chłopaków. Jeśli Greg kiedykolwiek przybędzie do Korinis, to tylko jako więzień na królewskiej galerze. Jest przecież jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi. Na pewno nie poszedłby do miasta z własnej woli. Zostałby od razu pojmany przez królewską straż i wtrącony do lochu. Jeśli tak mówisz... Aha. Potrzebny mi pancerz bandytów. A na co ci on? Tylko napytasz sobie biedy, jeśli ktoś cię w nim zobaczy. Każdy pomyśli, że jesteś bandytą i będzie próbował cię zabić. Oj tam, dasz mi. Wiesz może, gdzie znaleźć taki pancerz? Mieliśmy jeden w obozie piratów, ale nie wiem, czy wciąż tam jest. No to zaprowadź. Gdzie znajduje się wasz obóz?
Widzisz ten tunel? Jeśli przejdziesz nim spory kawałek na zachód, prędzej czy później trafisz na naszą plażę. Tam znajdziesz nasz obóz. Mogę pokazać ci drogę, jeśli chcesz. Chociaż będę cię musiał poprosić o małą przysługę. A co ty chcesz? Co masz na myśli? Zanim wrócę do obozu, przydałoby mi się trochę mięsa dla chłopaków. Wyglądasz na silnego. Nie. Może przydasz mi się na polowaniu. To co? Zainteresowany? Ja nie czuję się taki silny. Na co polujesz? Zwykle na aligatory, ale ich mięso jest raczej niejadalne. No i dawno ich tu nie widziałem. Musi mi więc wystarczyć to, co znajdę. Na przykład bagienne szczury. Co takiego? Większość bagiennych istot śmierdzi jak stary but i ma mięso twarde jak jego podeszwa. Bagienne szczury są przynajmniej jadalne. Fuj. Chodźmy zapolować. Dobrze, dla nas dwóch to betka. Jesteś gotowy? Ja. Tak. Dobrze, trzymaj się blisko mnie. Kurde, oj, coś szczerze, to będzie masakra. Zrobimy jeszcze save'a. Potem się zajmę przeszukiwaniem tego roślinek, bo on raczej nie da mi szansy na takie bezpośrednie. No kurde, jeszcze gobliny, daj no. Koleś, weź to wybij. Dobra, wybite. Ładnie. Czekaj, czekaj, daj mi poszukać. Aha, czeka na mnie, tak? Aha, to on może na mnie czekać. Za ten czas ja mogę sobie eksplorować. No spoko, to czekaj. Ja sobie pozbieram jakieś rośliny. Bo ich jest tutaj podobno mnóstwo. Teraz opłacę się je zbierać. Bo będę potem przyrządzał te miksturki na przyszłość i wiecie, szkoda było ich by nie zbierać, no, leżą i tak naprawdę nic z nimi nie ma do użytku, poza tym, że mogę robić mikstury. Dobra, tak patrzę i patrzę na te krzaki. Dobra, idź tam dalej i nie trój mi głowy. Tutaj się zatrzymamy, o, są serafiski, to się potem zrobi następną część tych mikstur wytrzymałości. Okej, okay, dobra. Myślałem, że coś tu jeszcze jest. A tu? Ten już poszedł, kurde, na mnie nie poczeka. Aha, fajnie, że. Jakieś polne gówno. Tak zwane pełzacze, jak tutaj widać. Ten pewnie znowu nie poczekał, nie? Czeka. Widzę, że hardcore z niego jest. Co tu jest? Nic nie ma. Szkoda. Nie chcę mi się tam wracać. Najwyżej potem się tym zajmę. Ale tak myślę, że teraz nie byłoby to sensu. Tu pewnie będzie jakaś jagódka. O, kolejna. Ładnie. Czyli da się tu coś znaleźć. Trzeba poszwendać się trochę i dobrze zobaczyć. Wtedy mamy połacie roślin, które no, zaowocują tym, że sobie zasłużymy na miano alchemika i nieco mikstur sobie porobimy. A on tu wszystko załatwi. Co no ja będę? Ale patrzcie, kurde, twardziel z niego. A mnie się nie chce bić, szczerze mówiąc. Mam na to wyrąbane głęboko. A on gdzieś mi tu biegnie. Dobra, stoi i czeka. Tu jakie szumy, kurde. Moment, najpierw się zajmę zbieraniem tych jagódek. Naprawdę to mnie wciągnęło po części. Powiem wam, że to będzie przydatne dla nas w tej chwili. Takie zbieranie roślin. Bo to nam bardzo, bardzo pomoże. Tu pewnie następna. Nie, jednak nie. Ty tam jakieś ognicho, coś się tam święci. Moment, ja tam zajrzę zaraz. No tam zaraz zajrzę i sprawdzę. Bo już jestem ciekaw. Ale nie, gobliny, panie, goblinami nie. To ty mi zaraz pomożesz. No i teraz mi pomoże. Bo ja sobie pójdę, a on będzie bił tego goblina. No i dobra, dzięki. Kolejne bydle załatwione. No miło, cieszę się.
Tylko że szkoda, że się odsunąłeś, no panie. Ale w sumie tak by go wykorzystać do tego, żeby wybił te wszystkie gówna świata. Albo tak to zrobimy, no. Jakoś to trzeba rozegrać. O kurde. Tejno, ale taką magią to ja go nie zniszczę, panie. Dobra. Teraz to wykorzystam. Dzięki temu dostaję exp darmowy. Free kille tak zwane. Na życzenie. No i dzięki stary, pomagasz mi, wiesz? Przydajesz mi się, chociaż raz. Jakiś pirat, taki miły, przyjemny, walczy dobrze. Co tam go obchodzi, że dostaje w łeb? Ale pomaga, no. Ta jaskinia się jeszcze ciągnie, ale tu sporo grzybków. No coś czuję, że to będzie naprawdę sowity lucik. Skóry wilka, ciekawe. Ciekawe skąd. Teksturka, szyneczka, mniam, mniam, mniam. Też bym zjadł, ale nie będę tego wykorzystywał. Mam potki, którymi się i tak zatruwam już po uszy. Mięsko kopacza. No dużo by tego będzie. O kurwa. O, w pizdu. O, w pizdu, nie. Jedyny głos, który poznaję, to jest cieniostwór i żadnego innego nie rozpoznam. O, nie. Na takie coś to ja się nie będę pchał. No chyba, że teraz zrobimy takiego profesjonalnego save'a i na ryzyko pójdziemy tam. No, coś trzeba zaryzykować, żeby zyskać. Cip. Ty, no on jeszcze śpi. Możemy się zawsze tutaj przedrzeć i on nas nie wyczuje. Nie wyczujesz? Dobra, on tu słodko śpi. Dobra. O kurwa. Tak mnie kochał, że mnie zabił. Co za bestia. Nie, nienawidzę takiego. Nie, nienawidzę takich. Dobra, to jednak był fatalny pomysł. Nie, odradzam zbieranie. Kurde, nie, no co ja żem zrobił z... No, kurde, odkusnął! Ale co on zrobił, jakie lagi były? Spadki FPS-ów, panie!